Absolwentka warszawskiej ASB w pracowni malarstwa Tadeusza Dominika, a Aleks robiła u profesora Myjaka. Dobrze? Dobrze, nie pomyliłem. Więc jest to druga indywidualna wystawa w galerii. No, dzisiaj mamy taką wystawę wyjątkową, bo niewielu artystów, niewielu malarzy jest skłonnych pokazać, zająć się autoportretem i pokazać siebie i pokazać siebie jakby w
formie egoistycznej, czy w formie psychologicznej. Jest to zawsze wyzwanie autoportret. A tu mamy taki podstępny autoportret, ponieważ to jakby inspiracją jest fotografia, właściwie selfie, które jest namalowane. I tu mamy selfie malarskie. Ja wyczuwam tu pewną opozycję wobec selfie, dobrze, myślę. Albo konkurencję, tak, ale czuję opozycję po to, żeby połknąć ten środek wyrazu i tradycyjnie wyrazić się malarsko. No jest mało malarzy, mało artystów, większość podąża za modą. Większość czeka na oklaski, ale jednak inspirując się kierunkami bardzo modnymi i przynoszącymi korzyści wymierne. A tu mamy, prawda, jest to ciekawy zestaw prac. Ja zauważam tutaj szczęście po prostu, kobietę szczęśliwą, która demonstruje to w sposób taki radosny, w sposób malarski, prawda? Bo nie możemy odebrać tym obrazom malarskości, one są malarskie, one są w świetle, nawet bym powiedział, że w takim włoskim świetle, ciepłym, słonecznym. No jest to manifestacja radości, szczęścia, miłości. No i to powinniśmy to docenić. Proszę, może kilka słów. No ja oczywiście muszę podziękować Darkowi, bo bez jego zaangażowania, bez w ogóle tej galerii, jego, oczywiście nie mogłabym tego pokazać. Chciałam też podziękować Darkowi za zaufanie, które mnie obdarza za każdym razem, bo mogę pokazywać to, co chcę, bez żadnej kontroli jakby osoby, która tą galerię prowadzi. No to jest dla mnie bardzo cenne. No i chciałabym może taki tutaj, pokuszę się taki wątek osobisty, muszę podziękować też moim bliskim, Dorotce i Włodkowi, za to wsparcie i cierpliwość przede wszystkim, dlatego że to naprawdę jest bardzo ciężko przeżyć te wszystkie wzloty i upadki, które towarzyszą pracy twórczej. No i oczywiście Państwu bardzo serdecznie dziękuję, specjalnie, bo naprawdę nie spodziewałam się, tak dużo osób przyszło. Bardzo dziękuję, że mnie wspieracie, że przychodzicie, że oglądacie, no bo oczywiście bez tego to nie byłoby sensu, żeby takie imprezy organizować i pokazywać obrazy. No też muszę w tym momencie trochę przeprosić, że Was dzisiaj zamęczam sobą. Zamęczał nas Rembrandt, zamęczał Malczewski, więc jest niewielu, ale zamęczało nas. Dzisiaj to jakoś zmieniło. Ale myślę, że te są trochę inne, bo są takie nakrętne, agresywne przez swoje kolory, przez takie przypadkowe kadrowania. No są odpowiedzią, tak jak już Darek powiedział, na tę wszechobecną modę, manię wręcz selfie, prawda? No ja nie chcę oczywiście już tam wyprzedzać Państwa myśli, stosunku jakiegoś do tego trendu, do tego zjawiska, nie do tych obrazów. Dlatego po prostu zapraszam do dialogu, może przy kieliszku wina, którym zaraz Państwa poczęstujemy. Dziękuję bardzo. Cześć, cześć. Ojej, bardzo się cieszę.